Siema na moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczniemy mały miniserial o mnie, tak? Będzie to serial, w którym możecie mnie bardziej poznać. Serial będzie jest zależny od was, jak będzie często wychodzić. Im więcej dostanę pytań o mnie, tym częściej będzie nowy odcinek. Oczywiście możecie pytać się, co chcecie, tylko że ja rezerwuję sobie prawo pomijania pytań, o których nie chcę rozmawiać w danym czasie, tak? W dzisiejszym filmie potoczymy podstawy wszystkie, czyli podstawowe rzeczy o mnie. Jak wiecie, mam na imię Rafał, nazwisko Maliszewski. Urodziłem się w Polsce, mieszkam w tym czasie teraz w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey. Urodziłem się w roku 78 w mieście, które nazywa się Augustów. Jest to północno-wschodnia część Polski. Zaraz niedaleko Ełku, niedaleko Suwałk. Mieszkałem na dzielnicy, jak byłem mały, na ulicy Kasztanowej. Kiedyś, nie wiem jak teraz, Augustów dzielił się, młodzież dzieliła się na dzielnicę, tak? Ja mieszkałem na Kasztanowej, ale dużo też mojej rodziny mieszkało na Kaczym Dołku. I tak się złożyło, że obydwie dzielnice były zgrane ze sobą, tak jakby jedna dzielnica. Później przeprowadziłem się w czwartej chyba klasie podstawówki, jak dobrze pamiętam. Przeprowadziliśmy się na Nowe Śródmieście. To nie było najlepsza rzecz dla mnie z tego powodu, że kiedyś w Augustowie było dużo bujek pomiędzy dzielnicami. Ja przeprowadziłem się z dzielnicy, która była bardzo nienawidzona na nowym osiedlu, tak? Także nie było najciekawsza to rzecz dla mnie, ale było jak było. Do Stanów wyjechałem w roku 94. Od tego czasu w Polsce jeszcze nie byłem. Zawsze coś wypadło. Nie jest to prosta rzecz wyjechać na dłuższy czas. W Ameryce niestety życie jest takie, że nie ma się tyle wolnego czasu, co w Europie. Przeciętna osoba, z którą rozmawiam, to w Europie ma miesiąc i powyżej miesiąca wakacji, urlopu i do tego mnóstwo świąt. Tutaj przeważnie masz tydzień do dwóch tygodni w pracy, wakacji i parę święt na rok. Także nie jest łatwa rzecz wyjechać do Polski, ale dalej toczmy to o mnie, tak? Większość mojego dzieciństwa wychowałem się bez mego ojca, bo mój ojciec wyjechał do Stanów Zjednoczonych, jak byłem mały. Jeszcze przed przedszkolem, to może miałem jakieś 4-5 lat. Coś takiego przewiduję. Nie pamiętam dokładnie tego, ile lat miałem. Przyjechał mój ojciec do Polski z powrotem, zaraz przed zdaniem podstawówki mojej. Czyli tak jak mówię, większość mojego dzieciństwa wychowałem się, mego ojca nie było w Polsce, był w Stanach Zjednoczonych, tak? Po czym przyjechał do Polski i po paru latach wygraliśmy zieloną kartę i przeprowadziliśmy się do Stanów Zjednoczonych. Uwielbiam moje życie w Stanach Zjednoczonych. Z paru powodów, ale jedna największa rzecz, że o wiele bardziej styl życia mi tutaj się podoba niż w Europie. Ludzie są bardziej otwarci. I większa mieszanka jest narodowości i kultur, tak? Co bardzo, bardzo ja to lubię. Wiem, teraz w Polsce też już zaczyna się robić coraz większa mieszanka, ale jestem gdzie jestem, mieszkam gdzie mieszkam i tutaj chyba już zostanę do końca mojego życia. Przynajmniej nie widzę, żeby to jakoś się zmieniło. Byłem w wojsku amerykańskim. Poszłem do wojska, jak miałem
Jeszcze nie miałem 16 lat, bo urodzony byłem w lipcu, a poszłem do wojska w tym samym roku, co kończyłem 16 urodziny moje. Poszłem na wakacje do wojska, bo byłem w rezerwach. Do rezerwy można było się zapisać, jeżeli byłeś poniżej 18 lat. Twoja rodzina twoi rodzice musieli podpisać papier, że zgadzają się na to, żebyś szedł do wojska. Po czym szłeś na basic training, czyli podstawowy trening. Tam spędziłem moje 16 urodziny. W następny rok przepraszam, moja pomyłka. 17 lat miałem. Spędziłem 17 urodziny moje w basic training, a 18 urodziny spędziłem w AIT. AIT to jest trening, który w wojsku to jest trening, gdzie uczą ciebie twojej roboty, tak? Co będziesz, jaki miał fach. A pierwszy mój fach miał być 88 November 10, 88 N10, co to jest Traffic Management Coordinator. W przetłumaczeniu mniej więcej to jest koordynator ruchu, czyli moją pracą było logistyka. Powiedzmy, trzeba wysłać czołg z jednej bazy do drugiej. Ja byłem osobą, która opracowywała, jaka ciężarówka, jaka przyczepa będzie to wiozła. Była to rzecz, której ja nie chciałem robić. Ja nie chciałem być za biurkiem, chciałem być w piechocie, no ale niestety w wojsku jest tak, że oni ci wybór dają tylko taki, jaki chcą, żebyś jaką miał pracę. Czyli im lepsze wyniki masz na testach, tym mniejsze szanse masz dostać na piechotę. No i niestety moje wyniki matematyczne i mechaniczne były bardzo wysokie. Także moje jedyne wybory były za biurkiem. Nigdy nie byłem dobrym żołnierzem, powiem to od razu. Zawsze byłem w kłopotach. No ale wróćmy się troszkę jeszcze wcześniej przed tym. Małe takie interesujące rzeczy o mnie. Miałem połamany nos 9 razy, przesunięty raz. Jestem leworęcznym, ale moje dominujące oko jest prawe, praworęczne i rzucam piłkę prawą ręką. Z tego powodu, że w czasie porodu, z tego co rozumiem, doktor zrobił coś nie tak i uszkodził mój system nerwowy po prawej stronie, czy coś, nie wiem dokładnie, nie pamiętam tego wytłumaczenia. Było to mi wytłumaczone, jak byłem mały. Także dokładnie tego nie pamiętam. Następnie mam... moja prawa noga jest przynajmniej o jeden rozmiar butów większa od lewej, co jest interesujące z zakupem butów. A mówiąc o ciuchach, to w ogóle no, ciężko dla mnie zakupić buty, spodnie, ponieważ mam dosyć wysoki rozmiar. A wzrost mój jest 6 stóp i 4 incze. W przeliczeniu takim mniej więcej to będzie prawie 2 metry. Jakiś 1,97 m, 2 metry. Co jeszcze w dzisiejszym odcinku wam mogę powiedzieć? Wychowałem się w Augustowie, czyli wychowałem się, no mieszkałem nad wodą, tak? Całe lato, jak tylko można było pływać, to pływałem. Pływania sam siebie nauczyłem. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, wszyscy moi koledzy byli uczeni przez rodziców swoich, przez kolegów starszych, no ale ja zawsze chciałem sam to robić. No i takie moje życie było całe, że lubię rzeczy sam się uczyć. Wiadomo, jak ktoś potrzebuje pomocy, się spytam pomocy, ale jestem bardziej taką osobą, co lubi pracować sama. Lubi się nauczyć nowych rzeczy bardziej sama, tak? Jeden z powodów, czemu moja teraz praca jest taka, że ciężarówką jeżdżę i rozwożę mleko, z tego powodu, że jestem w ciężarówce 99% czasu sam. Mówiąc o tym, no też jestem troszkę antisocial. Czyli nie lubię chodzić na zabawy duże, nigdy nie lubiłem obchodzić moich urodzin.
dlatego na moim kanale nigdy nie widzieliście żadnego filmu, że live streama czy coś o moich urodzinach. Nigdy mnie moje urodziny nie interesowały za bardzo. Nawet jak ktoś mnie się pyta, ile mam lat, to muszę zawsze policzyć. I wracając się do tego punktu, mam 38 lat, w tym roku 39 będzie, tak? No a tak jak mówię, muszę policzyć, bo nigdy na to nie zwracam uwagi. I jak zwrócę jeszcze uwagę, to zauważam, jakim jestem starym dziadkiem. No ale to już jest inna kwestia. Ostatni raz, co pamiętam, miałem 21 lat, tak? Mówiąc o 21 lat, w czasie, kiedy skończyłem 18 lat, zrobiłem sobie pierwszy mój tatuaż. Parę lat później dziewczyna, z którą chodziłem, jej brat robił tatuaże, doprawił mi ten tatuaż troszkę. No, miałem zrobić o wiele większy, ale rozeszłem się z tą dziewczyną, straciłem kontakt z jej bratem. No i nigdy tego tatuaża nie dokończyłem, a to, co chciałem dokończyć, no tak, żeby do szapy normalnej pójść, dużo, dużo pieniędzy by mnie kosztowało, ponieważ ja lubię dużo detalowania, dużo cieniów, dużo... lubię jeden kolor, ale dużo detalów w tym tatuażu, tak? Także okej, moi drodzy, tyle na dzisiaj będzie tego, tych wiadomości. Tak jak mówię, kiedy następny odcinek wyjdzie, zależy od Was. Pytajcie się mnie w tych filmach. Jedyne pytania, które będą przyjęte do tego serialu, będą pytania zadawane w tym serialu. Jeżeli pytanie jest zadane w innym filmie, sorry, to nie wchodzi w... nie wchodzi do... nie jest liczone, tak? Następnie też powiedzcie dla mnie, czy chcecie widzieć mnie na kamerze, jak robię ten serial, czy tak jak dzisiaj podkład z gry. Dzisiaj robię podkład z gry, dlatego że jeszcze muszę daleko dzisiaj jechać. Chciałem to nagrać, zrobić, zedytować filmik, także no... wziąłem ze sobą swój lavalier mic, no i nagrywam. Także okej, powiedzcie dla mnie, jakie macie pytania. Jeszcze raz, możecie pytać się, co chcecie, tylko pamiętajcie o tym, że rezerwuję sobie prawo na to, że na niektóre pytania mogę nie odpowiedzieć. No ale jeżeli nie będę chciał na nie odpowiedzieć, powiem, że ktoś zadał te pytanie i na to nie chcę odpowiadać, tak? Nieważne z jakiego powodu, mój wybór. Niektóre rzeczy lubimy trzymać sobie prywatnie, tak? Okej, dzięki Wam za wsparcie, dzięki za bycie moim subem. Nie zapomnij ocenić filmu. Na razie. To the combat area. Return to the combat area. Return to the combat area.